Mam mały problem z krzyżówką. Mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje. A słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński? Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadry. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15. Wybiła godzina 15, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Wita się z wami jak zwykle Wojciech Nelec i po raz ostatni w tym roku 2021 będzie to ostatni odcinek audycji Prosto z kadru w mijającym roku. Mamy drugi dzień świąt, więc wszystkiego dobrego dla was wszystkich oczywiście i wszystkiego dobrego na przyszły rok, ale do życzeń jeszcze przejdziemy. Dzisiaj w audycji nie będzie przeglądu komiksu, natomiast będziemy mieć rozmowę, wywiady z zaproszonymi osobami. Będą to osoby powiązane z światem komiksu polskiego w różny sposób. Albo jak będą to osoby twórcze, albo to będą osoby powiązane ze społecznością komiksową. Już teraz zdradzę, że będą to Krzysztof Tymczyński, którego mogliście słuchać też w zeszłym tygodniu. Będzie to Zwyrkę, czyli też twórczyni właśnie komiksowa, oraz Marta Falkowska, która poza tym, że też jest właśnie osobą twórczą, jeśli chodzi o komiks, to zajmowała się różnymi projektami jakby z perspektywy na przykład redakcji czy opieki nad jakimś projektem komiksowym. Osoby o bardzo różnym podejściu do świata komiksu, które mają swój niesamowity wkład u nas na naszym rynku, więc mam nadzieję, że te rozmowy was zainteresują. Zatem już za momencik zapraszam na pierwszy wywiad. Naszym pierwszym rozmówcą w ostatniej audycji tego roku prosto z kadru jest Krzysztof Tymczyński, którego już mogliście poznać chociażby tydzień temu. Cześć Krzysztofie ponownie. Witaj Wojtku. Dzisiaj mamy, cóż, no audycję ostatnią w tym roku. Jak się rok kończy, to jest czas podsumowań. No i zawsze staramy się w audycji coś nawiązać do tego. I chciałbym się ciebie zapytać, jak dla ciebie wyglądał ten mijający rok, jeśli chodzi o osobiste przeżycia komiksowe? To znaczy, wiadomo, no nikt nie przeczyta wszystkich komiksów wydanych w Polsce czy w jakimś kraju i ma już jakiś ostateczny osąd, jak to było, ale komiksy, które ty przeczytałeś w tym roku, komiksy, które niekoniecznie miały premiery akurat w tym roku, ale na przykład nadrobiłeś, jakaś kubka wstydu, albo jakiekolwiek inne wydarzenie komiksowe, czy nie wiem, powrót festiwali, albo jakieś premiery kinowe, jak to u ciebie wyglądało? Znaczy, jeśli chodzi o takie wydarzenia komiksowe, które najbardziej mi się będą kojarzyły w tym roku, z tym rokiem mijającym już, to myślę, że zdecydowanie numerem jeden, mimo wszystko, chociaż dla wielu osób pewnie to jest nic takiego, po prostu od start kolejnej kolekcji komiksowej, ale dla mnie jednym z takich bardzo ważnych wydarzeń był start tej kolekcji DC Bohaterowie i Złoczyńcy, bo troszeczkę nie dowierzałem, że to się ukaże, a potem jednak się dowiedzieliśmy, że się ukaże i ja o tej kolekcji w chwili obecnej mam jak najbardziej pozytywną opinię. Są tam fajne tytuły, jest oczywiście dużo dubli, ale jest też sporo tytułów, które były niedostępne albo w ogóle są premierami w Polsce i są całkiem fajnie wydane, całkiem fajnie opracowane, bo są tam jakieś dodatkowe teksty. Wygląda to fajnie i w chwili obecnej, no jeszcze jestem prenumeratorem, więc skoro jeszcze wytrzymałem przy prenumeracie, to znaczy, że nie jest tak źle, bo przy większości kolekcji, które zaczynałem zbierać przez prenumeratę, to pękałem bardzo szybko. I to jest takie wydarzenie, jeśli chodzi o DC Comics. Z drugiej strony na pewno, no oczywiście nie unikniemy tego wątku. No, kolejny rok bardzo mocno naznaczony przez pandemię. I kolejny rok, w którym no, praktycznie nie ma dnia, w którym nie słyszymy że o kolejnych zakażeniach, o kolejnych zgonach niestety. Ale jednocześnie był to rok na tyle dziwny, że udało się zrobić wiele wydarzeń stacjonarnie. No i dla mnie na przykład takim bardzo miłym wspomnieniem jest pierwsza wizyta na Poznańskim Festiwalu Sztuki Komiksowej, chociaż była to impreza pół zamknięta, w reżimie sanitarnym jak najbardziej,
to jednak ten weekend w Poznaniu będę bardzo miło wspominał. Cieszę się, że udało się zorganizować i byłem na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Ale mieliśmy się okazję spotkać na chwilę. Tak, niestety bardzo na chwilę, bo znaczy ja z perspektywy dnia dzisiejszego uważam, że w ogóle nie powinno mnie tam być z różnych powodów, głównie zdrowotnych, ale jednak jak już odchorowałem swoje, to jednak się cieszę, że byłem. Jeszcze z takich wydarzeń komiksowych, tudzież około komiksowych, to na pewno jest to, że ta zmiana takiego modelu dystrybucji filmów, czy też seriali w sumie też, i to, że nie ukrywam, ja jestem osobą, która bardzo musi uważać w obecnych czasach. Ta pandemia może mi dać mocno w kość, nie interesuje mnie to, czy ktoś wierzy, nie wierzy, czy ktoś się zaszczepił, czy nie zaszczepił. Ja jestem osobą nie negującą pandemię, jestem osobą, która widziała wiele osób, które bardzo źle przeszły tą pandemię, w tym moją rodzinę prawie całą. I ja jestem, jak już wspomniałem, troszeczkę schorowany, mam zerową odporność, ja potrafię się, nie wiem, umyć ręce w zimnej wodzie i złapać przeziębienie z tego powodu, więc ja musiałem bardzo, bardzo mocno uważać i na przykład taka zmiana modelu dystrybucji, że bardzo szybko na HBO Go czy na Disney Plusie, którego w Polsce dalej nie ma, że pojawiały się te filmy kinowe. Dla mnie akurat było to bardzo, bardzo spoko i pomimo tego, że w kinie wiadomo, oczywiście dużo, dużo lepiej, ale jednak udawało się zobaczyć tą Czarną Wdowę czy wiele innych filmów stosunkowo blisko dnia, no nie dnia, tylko stosunkowo blisko premier kinowych, to jednak to było dla mnie całkiem fajne. Nie jestem może jakimś zwolennikiem tego, żeby utrzymywać to w nieskończoność w takiej formie i sądzę, że Disney na przykład troszeczkę lepiej do tego podchodzi, puszczając swoje filmy po jakimś czasie, bo na przykład chyba Legion Samobójców od DC był w jednym momencie w kinie i na HBO Go. I to się mogło bardzo mocno... Max. Na HBO Max, faktycznie, tak, przepraszam. Tak. I to się mogło bardzo mocno przełożyć na wyniki finansowe, o których mówi się, że nie są najlepsze tego filmu. Natomiast widać, że coś się dzieje, że były jakieś reakcje na tą pandemię i one mi akurat zupełnie nie przeszkadzają. Wracając jeszcze do komiksów, cieszę się, że był to rok kolejny, w którym no może owszem, niektórzy wydawcy troszeczkę zwolnili z wydawaniem, zwłaszcza spoglądam tutaj na Taurusa, który nie wiem, czy ma swoje problemy, czy nie ma swoich problemów, czy mi się po prostu wydaje, ale Taurus od 2 lat na przykład bardzo mało komiksów wydaje, ale są też wydawnictwa, które nie wyhamowały, ale wręcz i przyspieszyły. Na przykład mamy taką Centralę, która wydała w tym roku strasznie dużo fajnych komiksów i nie wiem, czy to nie jest moje wydawnictwo roku w chwili obecnej. Takie komiksy jak Trawka, jak Trawa, przepraszam, jak Trawa, jak Gender Queer, czy wiele innych tytułów, Ptaszyna niedawno wydana, no to jest absolutny top, jeśli chodzi o ten rok. Znowu mocne pozycje od Kultury Gniewu, znowu mocne pozycje od Timofa, fajne komiksy z Non-Stop Comics, które ma tą swoją taką nieskę, jak ja to nazywam, czyli wydają jednocześnie fajne, nie głupie, ale jednak rozrywkowe komiksy i potrafią wygrzebać naprawdę, naprawdę świetne tytuły. Kilka fajnych tytułów od Bucha Comics, Dwaj Bracia, na przykład Fabio Muna i Gabriela Ba, świetny komiks, bardzo polecam. No więc naprawdę było co kupować, było na co wydawać pieniądze. I cieszy też to, że było, że wśród tych wielu głośnych tytułów też znajdowało się miejsce dla takich, jeśli chodzi o DC czy Marvel, też znalazło się wiele miejsce dla naprawdę fajnych tytułów, bo bywały takie czasy, gdzie moim osobistym zdaniem oczywiście w DC Deluxe przez cały rok potrafiło się nie ukazać nic wartego uwagi, a w tym roku jednak było troszeczkę inaczej. Cieszy to wejście w komiksy dla DC dla dzieciaków, cieszy wejście mocniejsze w Black Label, Wonder Woman, Martwa Ziemia, Segmontu, no cud, miód, orzeszki.
Dużo się działo i tak w 5 minutach się ograniczyć do podsumowania to jest absolutnie niemożliwe. No tak, to jest fakt. Zastanawia mnie, czy masz jakieś może zdanie, bo to jest też taki gorący temat i tak na sam koniec, na chwileczkę tylko chciałem o niego zahaczyć. Wydawnictwa powoli nasze polskie przechodzą jednak do jakiejś formy cyfrowej dystrybucji. I czy w związku z tym, że mamy coraz większy problem z papierem, rosnącymi cenami, no logistycznymi też, dystrybucją tego u nas, czy no jednak to nie powinno pójść mocniej i szerzej, na większą jeszcze skalę niż teraz? To najlepiej wiedzą wydawcy, ale skoro coraz chętniej się decydują na pójście w tą stronę, to wydaje się, że coś się zaczyna zmieniać, bo wielokrotnie powtarzano, że wielu wydawców z chęcią by poszło w tą cyfrę, gdyby nasz rynek był po prostu większy, a nie, że przejście na wydawanie jakiegoś tytułu zarówno w papierze, jak i w cyfrze oznaczałoby po prostu śmierć ekonomiczną tego tytułu. To na przykład Radosław Bolałek z Hanami bardzo często powtarzał, że no właśnie największym problemem jest taki, jest to, że jeżeli przykładowo sagę winlandzką, którą notabene zaczęto wydawać też w wersji cyfrowej, ale gdyby jednocześnie puszczać wersję cyfrową najnowszego tomu oraz wersję papierową, to istnieją uzasadnione obawy, że przy obecnych nakładach komiksów w Polsce po prostu ta cyfra zarżnęłaby papier, a gdyby papier został zarżnięty, to w tym momencie cyfra jest tak samo zarżnięta. I to jest ten największy problem. Ale najwyraźniej coś się jednak zmienia, skoro już mamy w tym roku pojawiły się te komiksy Kultury Gniewu, na przykład w Empiku Go, tak? Czy Empik Premium, czy jak to się tam nazywa? Jakoś tak. No jakoś tak, więc to już jest, to nie tylko Kultury Gniewu, tylko też paru innych wydawców, więc to już jest jakiś krok do przodu. No właśnie tak jak wspomniałem, Hanami zaczęło publikować niektóre swoje tytuły w cyfrze, więc coś się rusza do przodu, ale powolutku. Nie spodziewałbym się jakiejś rewolucji niesamowicie jakiejś, jak dużej w ciągu jeszcze najbliższych kilkunastu miesięcy. Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję za komentarz, za podzielenie się swoimi wrażeniami zmieniającego roku. I cóż, mam nadzieję, że się jeszcze usłyszymy. Ponownie jeszcze raz wielkie dzięki. I ponownie jeszcze raz polecam się na przyszłość, w razie możliwości. Oczywiście, pewnie. A my do kolejnej rozmowy przejdziemy już za momencik. Wracamy do Prosto z Kadru, ostatniej audycji w roku 2021. Mamy dzisiaj rozmowę z różnymi osobami powiązanymi ze światem komiksu i nasz kolejny gość to jest, jeśli mnie moja pamięć nie myli i nasze archiwum nie myli, pierwszy raz, kiedy właśnie będziemy mogli to z tą osobą porozmawiać w ramach Prosto z Kadru. Znana jest z takich rzeczy jak Roadkill, IDK, Book of Madness, Urna, Neverending Summer, I Steal IDK, Wilderness, magazyn Act. Tak, mówimy oczywiście o Zwyrkę. Czy jak tutaj widzę się chyba na Twitterze podpisujesz Wujo Zwyrek. Witaj serdecznie. Witaj. Chciałbym z tobą porozmawiać o kilku rzeczach, bo dużo się działo w tym roku, jeśli chodzi o komiks ogólnie i oczywiście też twórczość niezależną. I tak się składa, że twoje rzeczy można było obserwować w takich dwóch, chyba mogę śmiało powiedzieć, głośniejszych projektach komiksowych. I o obydwa zapytam, ale w pierwszej kolejności chciałbym zacząć od komiksowego kalendarza adwentowego zorganizowanego przez Tom Ksyza. To już druga edycja w tym roku. Pierwsza to były takie bardzo małe mini komiksiki na każdy dzień. Druga edycja to są komiksy, ilustracje na całą stronę danego dnia w kalendarzu. No i w obu tych projektach, w obu tych częściach można znaleźć właśnie twoje rzeczy. I moim takim jakby pierwszym, a właściwie dwoma pierwszymi pytaniami wobec tego projektu jest, jak udało ci się być zaangażowaną osobą do obu tych części, jak cię znaleziono, i dwa, jak bardzo specyficzny był proces tworzenia dla tak bardzo specyficznego formatu? Więc odpowiadając na pierwsze pytanie, to po prostu sam autor, nasz autor, autorów jest wielu, pomysłodawca i koordynator całego tego wydarzenia, czyli Tomik XYZ, odezwał się do mnie w tej sprawie, zaprosić mnie do udziału w tej pierwszej części. No chyba nic nie pokręciłam, no tak, odezwał się do mnie. No i wtedy to był, tak jak mówiłeś już, jak wspomniałeś, to były te małe komiksiki w kieszeniach.
I oczywiście zgodziłam się na to i przy tym pierwszym było trochę, ta forma była bardziej wymagająca, ponieważ były to bardzo małe komiksy, nie pamiętam jaki format, w kieszonkach. One mogły być szyte, składane i tak dalej. No, widziałeś jak to wyglądało, prawda? Tak jest, zgadza się. I szczerze mówiąc, przy tamtym adwencie trzeba było się bardziej wysilić, zwłaszcza, że chciałam wykorzystać tą formę. I jak rok temu narysowałam ten komiks Bayfear bodajże, to był w formie harmonijki. Nie wiem, czy go pamiętasz. Tak, on się tak fajnie rozkładał i to tak. Teoretycznie była jedna ilustracja, ale właśnie przez te części rozkładane się tak oczami szło przez całą tą jakby historię. No i to było takie bardzo adwentowe i, że tak powiem, nie wymyśliłabym czegoś takiego do innej formy, tak? Tylko to, ale to rzeczywiście było grzanie mózgu, co by zagrało ładnie na harmonijce, ale też rozłożone, układałoby się w historię, ale nie miało tylu szczegółów, żeby one ginęły na czymś tak małym. Ten drugi już tam nie był tak wymagający, więc w porównaniu z tym, to w tym roku się łatwo pracowało, bo wymogiem było to, żeby komiks był na jedną stronę. No to nie jest jakieś, to nie jest harmonika, tak? To jest po prostu jedna strona A4. Więc tutaj się pracowało łatwo, szybko i przyjemnie. Zwłaszcza, że w tegorocznym adwencie pojawiły się dwa moje komiksy i w obu występują moje postaci ze Zwirolversum. Konkretniej to postaci, które czytelnicy mogą kojarzyć chyba najbardziej z komiksu Demonology. Więc no tak, no bardzo strefa komfortu, prawda? No zdecydowanie, a właśnie w sumie, czy jeśli się słyszy, że jest jedna strona do wypełnienia, to nie kusi na przykład właśnie tak, żeby pójść na, no nie wiem, w cudzysłowie na łatwiznę i po prostu zrobić komiks, który się zawiera tylko w ramach jednego wielkiego kadru, zamiast na przykład dzielenia na więcej, czy właśnie w sumie to jest troszeczkę bardziej trudne niż po prostu rozpisanie czegoś na jakąś sekwencję konkretną? Zależy chyba jak to wymyśla komiksy i co lubi, bo ja bym nie miała zawrzeć na jednym kadrze komiksu. Nie za bardzo umiałam tam coś zrobić, że to znaczy niektórym się bardzo fajnie udało, na przykład jak był ten komiks z tym domkiem, z tą pracownią Mikołaja, tak? No to było fajnie, bo tam jakby pomieszczenia były kadrami. No i też była ładna tam w sumie ilustracja, że tak powiem, jednego z autorów. No oczywiście, że można do tego podejść w ten sposób, ale ja nie umiem. Ja chyba wolę się trzymać jednak tych kadrów, żeby chociaż krótką historię opowiedzieć. No i taki drugi w sumie większy projekt, który ostatnio się pojawił i no zrobił no furorę, wielki sukces, to można śmiało powiedzieć. Projekt na crowdfundingowy o bardzo specyficznej tematyce, chyba no myślę, że nie skłamię mówiąc, że bardzo bliski twojemu stylowi opowieści komiksowych. Rzeź zin, czyli zin, który zbiera właśnie komiksy, poprawnie jeśli się mylę, w takiej tematyce krwawej, gore, tego typu. On zdaje się zebrał chyba ponad 13 tysięcy i to jest ponad chyba 300 czy prawie 300% tego, co było w dolnym. W dolnej granicy i zastanawiam, chciałbym się tutaj ciebie zapytać, bo bardzo tutaj właśnie szeroko reklamowałaś ten projekt, pamiętam w swoich socialach, w jaki sposób jesteś zaangażowana w tworzenie tego albumiku? No więc moje zaangażowanie polegało w tym pierwszym jakby etapie tworzenia tego, na koordynacji po prostu naboru, znaczy nie, no nabór już był w sumie na początku, że trochę na gotowe, ale nad koordynowaniem tego, żeby ludzie przysłali komiksy, ewentualną korektą. Starałam się za dużo nie ingerować w to, no chyba, że coś tam rzeczywiście byłoby takiego wymagającego poprawy. Oczywiście mówię o dymkach teraz, tak? Ale no po prostu koordynacja tych komiksów, które przychodzą, zajęcie się tą stroną wizualną, tak? Okładka jest mojego autorstwa, na przykład. I tego typu rzeczy, a później na późniejszych etapach to też współtworzenie tej zbiórki na tej zasadzie, że właśnie mieliśmy często burzę mózgów z Tomem, który był z Tom XYZ, który był odpowiedzialny za prowadzenie tej zbiórki, zresztą on nawet tam był podpisany pod tą zbiórką, ale myśleliśmy wspólnie te progi, nazwy, no, nagrody, co tam może być, no, to było bardzo dużo wymyślania w sumie.
i też takiego rozważania, bo dla nas obu to było no, pierwsza zbiórka, tak? Czyli co się może potencjalnie ludziom spodobać, co się nam podoba, co jest zabawne, co jest fajne, jak coś nazwać. Potem to była taka bardziej praca kreatywna na tej zasadzie. No i oczywiście prowadzenie też tego tam rzeźnickiego Facebooka. No tak, myślę, że to na pewno chyba też było częścią tego waszego sukcesu, bo teraz sobie sprawdziłem dokładnie. 13 299 zł, 379% tego, co było wymagane. No, co prawda to nie jest już tak, że bo kiedyś rzeczywiście komiks na polskim crowdfundingu to było coś, co się przejawiało tak co jakiś czas, rzadka i w sumie nie zawsze się udawało, no chyba, że się było Rafałem Szłapą ze swoim kolejnym Blairem, ale żeby... Bo widziałem, że nawet chyba nawet na stronie głównej tego portalu byliście rekomendowani w pewnym momencie, byliśmy. Więc... Ale pod koniec, chyba ostatnie dwa dni byliśmy jako... Ja już nie będę jak to wygląda, bo tam są polecane. Też jest taki jeden z tym żółtym tym czymś. I to właśnie zajęliśmy to zaszczytne miejsce. Tak, to jest to wspieram, to poleca, no? Dokładnie. I byliśmy, dostaliśmy tą gwiazdkę, byliśmy na wspieram, to poleca i... No w ogóle to było aż nierealne to zobaczyć. Że jesteśmy... polecanych, że jesteśmy polecanym, bo jest jedno polecane. Bo mówisz, że to jest taki, jeśli dobrze zrozumiałem, że to był pierwszy taki tego typu projekt, w który byłaś zaangażowana w takiej strony bardziej organizacyjnej, tak? Mhm. I to chyba nie często się zdarza, żeby już za pierwszym podejściem rozbić bank praktycznie. No nie, ale no to bardziej bym to zgoniła, nie? To złe słowo, że myślę, że to powodzenie te jakby pierwszej naszej zbiórki, no to bardziej jest zasługa właśnie Tomix YZ, bo on prowadził tą zbiórkę. On też kontaktował się z tym naszym opiekunem zbiórki i bardzo tego pilnował. Z bardzo taką dużą regularnością, zaangażowaniem, pracowitością, no nie wiem jak to nazwać, nie? Się dużo telefonów, dużo ustalania, pomyślania każdego szczegółu. Wymyślanie, odrzucanie wielu, nie wiem, scenariuszy, wielu pomysłów, konceptów, ale też takiej no regularności, nie? Że jak coś okazało, że coś trzeba zrobić, coś trzeba poprawić, to robienie tego od razu. Że jedno do drugiego dzwoni, ej, coś tam się stało, coś ten, albo no, obserwowanie tej zbiórki i też staranie się tak, żeby reagować na wszystko, co trzeba, zasięganie też wskazówek u osób, które bardziej są doświadczone, bo to też nie ma co wmyśleć, że nie wiem, że sobie tak wszystko, nie wiem, spontanicznie i jakiś, nie wiem, jeden dobry pomysł. Nie, no to tak dużo było takiego gromadzenia informacji, odrzucania pomysłów, myślania nowych, analizowania, proszenia o radę, o pomoc, obserwowania też, jak ta zbiórka idzie, co warto by było teraz ludziom pokazać, co warto byłoby dodać, co byłoby atrakcyjne. I też takiej regularności, nie, że no nawet jeżeli to nie była jakaś praca, nie wiem, po ileś godzin codziennie, żeby coś tam ogarniać czy robić, to jednak, żeby cały czas mieć tą rękę na pulsie, tak? Żeby no właśnie nie podduszać, żeby mieć rękę na pulsie, tam, żeby oddychało to wszystko cały czas. Więc chyba to jest takie... No i oczywiście nie można zapomnieć, że też zawartość, tak? No bo to jest jednak najważniejsze w komiksie. Że mamy takich świetnych artystów. To właśnie, bo tam. Chciałem też jeszcze o to dopytać. Czego mniej więcej możemy się spodziewać właśnie, gdy już dostaniemy do rąk ten komiks? No możemy się spodziewać tego, co jest napisane na zbiórce, czyli tam samej obrzydliwości, przemocy. Ale tak, mówiąc bardziej, nie wiem, uściślając, jakkolwiek to... No, można się tam spodziewać ilustracji, komiksów, a jeśli chodzi o treść samych komiksów, to... różnego rodzaju horroru i naprawdę mam tu na myśli dość spory rozstrzał tematów, gdzie na przykład jeden z moich komiksów jest, no te kadry i tak już były widoczne, bo one są na zbiórce, były na fejsa wrzucane, no na przykład jeden z moich komiksów typowo jakby się skupia na tej takiej całej ochodzie vivisekcji, tak, operacji, no i tam jeszcze innych wątków pobocznych jest komiks też z wątkiem takim nadprzyrodzonym, że tak powiem, za wiele nie zdradzając, który dzieje się w uniwersum Blackhound, dobrze chyba wszystkim znany. Jest
komiks, w którym się pojawia po prostu jakiś no, nieokreślony, nawet niewidoczny w całości potwór, są motywy zombie. Jest motyw też takiego, body horror to jest szeroki termin, ale obrzydliwości jakiejś, która się komuś zrobiła. No i też taki motyw czegoś na przykład dość przyziemnego, zwykłego zabiegu, ale ukazanego w taki pokojący sposób. Także to jest, myślę, że to jest dość zróżnicowany temat, że dość zróżnicowany. Mamy zróżnicowane tematy, jak pozorem. Ja osobiście nie mogę się w takim razie doczekać. No ale właśnie, kalendarz kolejny adwentowy już za tobą. Zbiórka się zakończyła, oczywiście to nie znaczy, że koniec prac nad nim już również, ale nad komiksem. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o którą bym chciał cię zapytać, to takie twoje ogólne odczucia własne, osobiste, odnośnie mijającego roku, jeśli chodzi o komiks, czy o twoją twórczość, czy o twoją jakąś lekturę, czy może ci się udało jakąś kubkę wstydu tą przysłowiową nadrobić, czy może ona tylko rośnie i rośnie, bo pracy w sumie może być przecież bardzo dużo u ciebie. Więc to jeżeli chodzi o własne projekty, to był to pod znakiem Jayzina zdecydowanie rok. Też sporo czasu takiego twórczego, komiksowego zajmuje mi Wilderness. To tak może, głupio zabrzmieć, bo to nawet nie jest praca nad albumem, tak? To jest coś, co się w odcinkach pokazuje w internecie. Już ten Wilderness jest dla mnie o tyle ważnym projektem, że po pierwsze dość dużo pisania przy nim było, bo on dość mocno ma rozwijać uniwersum, ale od tej strony nie ludzkiej, tylko tego panteonu bóstw. Jest kolorowy i jest robiony cyfrowo od zera, gdzie dla mnie to jest coś nowego. Postanowiłam się nauczyć tego rysowania cyfrowego i właśnie uznałam, że Wilderness będzie dobrym pacjentem zero. Bo będzie wymagało ode mnie regularności publikacji, ale też takie jest troszkę może niezobowiązujące pod tym względem, że ukazuje się tylko w akcie, w odcinkach i na webkomiksy.pl, gdzie zapraszam do czytania. Ale w ten sposób, że to nie widać w nim jakby tak, że to nie będzie jeden duży album, więc tam nie będzie raziło po oczach, że się uczę rysować, tak, cyfrowo, z rozdziału na rozdział. Jest to mi sporo zajmuje czasu, jako nowa forma, znaczy zajęło. No i co poza tym? No żaden właśnie nowy album nie powstał w tym roku, o dziwo, po raz pierwszy od iluś lat. No i był adwent, były oczywiście też praca nad dwutaktem. Też do aktu powstało kilka rzeczy ponadprogramowych, poza Wilderness. Na przykład w tym roku też powstał komiks do aktu we współpracy z Piotrem Szulcem, co nigdy nie współpracowałam z nim, też było coś nowego zupełnie. Jak jeszcze była dalsza część pytania? Aha, ogólnie o komiksowo, o to, co było czytane, co ten, no to jak chodzi o uczestnictwo społeczności komiksowej, to tylko udało mi się trafić na MFKIG, gdzie zaskoczyło mnie to, że to był pierwszy konwent, na którym tak mało rzeczy sprzedałam, mało komiksów w sensie, ale tak miałam dużo roboty. Ale to jest pozytywne, bo to oznaczało, że ludzie komiksy moje musieli wcześniej gdzieś kupić. Obstawiam, że albo na Róbmy Dobrze, albo na Gildii. No i przyjechali z nimi i to też był taki zaszczyt, że komuś chciało się wieść te moje komiksy, tak? Że to nie było już polowanie na nowego klienta jak konwent, tylko przychodzili ludzie po wpisy i po rysunki. To było bardzo miłe, ale przez to ten festiwal mi się wydawał bardzo inny od wszelkich poprzednich, że tak powiem. No był inny, bo wszyscy przychodzili w przebraniach Skorpiona z Mortal Kombat. No tak, no może dlatego. Może coś w tym było, no. Może nie umiałam czytać ich mimiki. Może myślałam, że się nabijają, że na żartu sobie te autografy biorą, nie wiem. A jak chodzi o kubkę wstydu, to właśnie jestem jednym z tych dziwnych ludzi, znaczy dziwnych tak z mojego tak najbliższego komiksowego otoczenia. Ja nie mam czegoś takiego, bo zazwyczaj jak chodzi o czytanie komiksów, to jeżeli już coś mam do czytania, bo to są konkretny tytuł, którego części zbieram i czytam, albo jak już coś kupię, to najchętniej na kolanie przeczytam jeszcze w tym, albo na festiwalu, albo już w windzie tam zacznę paczkę otwierać i
Przez to nic jakby się nie uchowa u mnie, więc nie mogę powiedzieć, że coś mam odłożone i czeka. I z takich komiksowych odkryć tego roku to to, co pamiętam najświeżej, to na pewno był Mornik Dusz polskiej autorki, Zone. Pewnie o niej też usłyszałeś już, bo ten druga część niedawno wyszła. Tak, ja ten komiks od niej właśnie mi siedzi na mojej kupce wstydu, a mi się to przypomniało, aha, czytając kalendarz adwentowy właśnie w tym miesiącu. No to polecam. Bardzo, bardzo, znaczy nie bardzo, bo odkrycie, bo pierwszą część już czytałam kiedyś, wtedy kiedy ją kupiłam. A teraz to mogłam ją przypomnieć, przeczytać drugą i zachwycić się. Z takich poza polskim tutaj podwórkiem, no to bardzo, bardzo mnie urzekło manga Chainsaw Man i chciałabym powiedzieć, że zbieram, ale nie mam najnowszego jeszcze, ale się zamierzam na niego. Ale to, co już tak powiem, to, co już miałam, to już jest przeczytane po kilka razy, bo jest takie fajne, więc to tak w kwestii pytania o kubkę wstydu. Niektórzy mają za dużo komiksów i nie mogą ich nadrobić, a niektórzy kupili, no niektórzy są na bieżąco i czytają to, co mają po kilka razy, bo czekając na kolejną. Mi się na razie nie opłaca zamawiać. No. No, nieposiadanie kubki wstydu to jest w sumie czego zazdrościć. Zwyrkę, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas, bardzo ci dziękuję za obecność naszej audycji, no i życzę wszystkiego dobrego na kolejny przyszły rok. Samych udanych projektów i dokończonych projektów. Również dziękuję. Również dziękuję za zaproszenie tutaj. Ja życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy i mam nadzieję, że jeszcze oczywiście do usłyszenia. Do usłyszenia. A my do kolejnej rozmowy przejdziemy już za momencik. Wracamy do Prosto z kadru. Ostatnia audycja w roku 2021 i przechodzimy do ostatniej rozmowy w tymże odcinku i naszym finałowym gościem, ostatnią rozmówczynią będzie Marta Falkowska. Cześć Marto. Cześć, bardzo miło mi znowu gościć na łamach tej audycji. Tak, zero absolutnie stresu, że to jest, wiesz, jesteś na, jakby zamykasz jakby cały rok z nami tutaj, wszystko na luzie, prawda? Zero presji. Dla tych, którzy nie wiedzą, to oczywiście przypomnę, Marta Falkowska jest no, twórczynią, która się zajmuje komiksami na bardzo różnym poziomie, bo i pisze komiksy, rysuje komiksy, redaguje komiksy, antologię redaguje, no generalnie taka wielka szafa grająca komiksami jest z ciebie, Marto, myślę, chyba można tak powiedzieć, jeśli chodzi o... To jest bardzo miłe. Zawsze chciałam, żeby ktoś mnie tak określił i w końcu się doczekałam. Udało się. No i właśnie, w sumie taką, bo rozmawiamy o mijającym roku i taka jedna rzecz, która tak wybiła mi się, jeśli chodzi o to, co się działo u ciebie, to było twoje przodowanie, jeśli chodzi o jury w konkursie na krótką formę komiksową na 32. Międzynarodowym Festiwalu Komiksów i Gier w Łodzi, czyli tegorocznej edycji, gdzie w sumie to jest o tyle właśnie intrygujące, bo chyba nie miałem okazji jeszcze rozmawiać z kimś, kto brał udział w przygotowaniach czegoś takiego, więc chciałem się ciebie zapytać, jak to wyglądało jakby ze strony organizacyjnej, w sensie, bo na ten konkurs musi przychodzić zapewne bardzo wiele prac i chciałbym wiedzieć, dowiedzieć się od ciebie mniej więcej, jak bardzo dużo jest prac, spośród których jest trzeba coś wybrać i jak w ogóle przebiega, tak w skrócie, dyskusja na temat tego, co powinno się zawrzeć w jakiejś finałowej selekcji, czy tam są kłótnie, czy wszystko jest tak grzecznie, jeśli chodzi o dyskusję i jednogłośnie. Nie wiem, ile prac przychodziło na poprzednie edycje, wiem, ile przeszło dokładnie na tę edycję, w której jurorowałam i byłam też przewodniczącą. Przyszło dokładnie 111 prac i były to prace bardzo, bardzo różnorodne, zarówno pod względem stylistycznym, jak i tematycznym. Jeżeli chodzi o wyłonienie tych prac, które znajdą się w antologii konkursowej, tej, która zawsze jest wydawana co roku przy okazji MFKiG, i tych, które potem zostaną wyłonione jako prace nagrodzone, to odbywa się mini dyskusja między wszystkimi członkami jury. W tym roku, ze względu na taką sytuację, jaką mamy, odbyło się to całkowicie online i odbyło się to drogą mailową,
I z tych prac, które nadeszły, wybieramy swoich faworytów. To wszystko układane jest po kolei w tabelce. Po czym z naszych wyborów matematycznie po prostu wybierani są laureaci. I przechodzimy do kolejnej dyskusji. Możemy próbować przepchnąć naszego laureata trochę wyżej. Możemy zepchnąć komiks, który mniej przypadł nam do gustu, trochę niżej. I dyskutujemy, aż w końcu nie będziemy jednogłośni. Tak jak powiedziałam, w tym roku przyszło bardzo, bardzo dużo różnorodnych prac, różnorodnych stylistycznie, różnorodnych tematycznie. I troszkę bałam się, że będziemy się bić. Już byłam psychicznie przygotowana na taką porządną bójkę, bo również miałam swoich laureatów. Ale okazało się, że ostatecznie jesteśmy dość jednomyślnym jury, więc odbyło się bez większych incydentów. No, bez większych incydentów. To brzmi bardzo dobrze. Tak, to była mini dyskusja, ale dosłownie mini dyskusja. Finalnie z tego, jak wszystko przebiegło, jesteś zadowolona? Tak, jestem zadowolona. To jest oczywiście nie jedyna rzecz, w której brałaś udział, bo w sumie nie wiem, czy to jest przypadek, nie sądzę, sytuacja, bo w sumie w takich, przynajmniej w moim mniemaniu, dwóch głośniejszych też projektach komiksowych brałaś udział i obydwa z jakiegoś powodu były powiązane z treściami dla dorosłych, bo miałaś okazję zarówno brać udział w antologii PPG kolejnej jako twórczyni, ale natomiast w roli redaktorki organizowałaś najświeższy tegoroczny numer Warchlaków, który również dotyczył tematyki 18+. I powiedz mi, jak to jest przejść, znaczy, bo to nie jest pierwszy raz, jak redagowałaś coś, oczywiście, bo przecież był Zin Monstrum, Monstrum przecież. Tylko że wydaje mi się, że chyba w Warhakach było znacznie chyba więcej ludzi do ogarnięcia, jeśli się nie mylę. Tak, było znacznie więcej ludzi, bo Monstrum jest takim mini malutkim dzieciątkiem, a Warhlaki to jest już praktycznie pełnoletnie dziecię wychowane pod skrzydłami Basi i Jerzego. I strasznie się stresowałam, że ten numer nie wyjdzie. Bo też temat przyszedł do mnie trochę w tamtym roku, kiedy gorączkowałam, zastanawiałam się, co mogłoby to być. I przyszedł trochę z zawiedzenia tym, co możemy znaleźć na polskim rynku komiksowym. W sensie od polskich twórców. Teraz jestem, bardzo się cieszę, ponieważ mogę obserwować na bardziej kameralnych grupach, jak po Warhlakach. Pomysły, które były zawarte w tym numerze, dalej się rozwijają i wiem, że niektóre historie zostaną rozwinięte i powstanie coś większego. Ale no to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. I mimo mojego strachu przyszło bardzo dużo prac. Bardzo dużo prac. Więc było z czego wybierać. I tak naprawdę przyszły prace na bardzo wysokim poziomie. I te, które nie dostały się do numeru, to głównie były prace, które niestety nie zostały tworzone na temat. Więc albo ktoś nie przeczytał po prostu naboru, albo troszkę się przestraszył i zrobił komiks trochę na temat, ale jednak mocno go omijający. Aha, rozumiem. Czyli zostało ugrzecznione, a w sumie nawet nie trzeba było się o co bać, bo w sumie zawartość była taka, że śmiało można było dać, jak to powiedzieć, jak najbardziej wyzwolić jakąkolwiek fantazję się miało do wyzwolenia w tym kontekście. Tak, dokładnie. No i ludzie pozwali się, powyzwalali z siebie te fantazje, co bardzo mnie cieszy, bo komiksy wyszły naprawdę super. A powiedz mi to, że właśnie potem zostałaś zapowiedziana jako jedna z osób biorąca udział w kolejnym PPG, czyli też takiej serii od Planety Komiksów, która właśnie wydaje taką antologię komiksów dla dorosłych. Czy twoje zaangażowanie właśnie w tych Warhakach spowodowało, że tam trafiłaś, czy to po prostu tak się złożyło, że dwa razy taka tematyka ci się przydarzyła na taką dużą skalę? Tak się chyba złożyło, bo zostałam zaproszona jeszcze zanim piąty numer Warhaków ukazał się na rynku. Zostałam zaproszona niedługo potem, jak ogłosiłam nabór. Więc jeszcze jakby tematyka nie była w żaden sposób kojarzona z moim nazwiskiem. Wtedy akurat jak ogłosiłam nabór Warhlaków, jednocześnie pojawiła się zapowiedź drugiego PPG,
I po tym, jak drugie PPG wyszło na rynek, ja ogłaszałam nabór warchlaków. I właśnie trochę się zdziwiłam. Nawet miło. Pytałam się redaktorki Marii Lengren, skąd taki pomysł, żeby zaprosić mnie do tak specyficznej antologii. Tym bardziej, że wydaje mi się, że na rynku komiksowym, takim trochę szerszym, bardziej komercyjnym, kojarzona jestem z złymi opowieściami dla dzieci. I ona powiedziała, że to absolutnie nie ma dla niej żadnego znaczenia. Widziała moje prace, które nie są związane z Tosią. Bardzo jej się spodobały i stąd to zaproszenie. I że jeżeli się jakkolwiek stresuję, że to może wpłynąć na moją karierę twórczyni opowieści dla dzieci, to zawsze mogę użyć pseudonimu twórczego. Na co się nie zdecydowałaś? Nie. Marto, mam w sumie do ciebie jeszcze takie ostatnie, takie dwa pytania, tak pokrótce, jakbyś mogła opowiedzieć naszym osobom, które nas słuchają, takie twoje osobiste, nie wiem, highlighty, podsumowanie tego mijającego roku z perspektywy czy osoby twórczej, czy po prostu czytającej komiks, i jakie są twoje plany na najbliższy czas, na kolejny ten rok, jeśli chodzi o komiks? To może zaczniemy od highlightów. Pierwszym takim highlightem były na pewno warchlaki. To naprawdę była mega ekscytująca przygoda. I nawet nie byłam w stanie określić, jak bardzo jestem podekscytowana, jednocześnie zestresowana tym numerem, dopóki nie wysłałam wszystkich plików do druku. Wtedy właśnie cały stres ze mnie zszedł, została tylko czysta radość, jak dostałam te wszystkie przesyłki, wszystkie numery, które oczywiście zagruzowały mi pokój, to poczułam taką czystą radość, więc to jest jeden z highlightów. Dwa inne highlighty to, myślę, jest wydanie Ostatniego Drzewa, bo to miało miejsce w tym roku, w marcu albo w kwietniu. Początku roku. To jest antologia komiksowa, z której cały zysk został przeznaczony na rzecz ochrony środowiska i tam znajduje się 14-stronicowy komiks, który stworzyłam we współpracy z Tomkiem Kątnym. Bardzo, bardzo byłam z niego zadowolona. No i innym highlightem też na pewno jest właśnie udział w PPG, ponieważ był to komiks, który przeorał mnie straszliwie. Głównie ze względu na to, że pojawiło się w nim cała masa anatomii dość realistycznej, o realistycznych proporcjach, a ja zazwyczaj nie robię takich rzeczy, więc do tej pory mam na dysku folder pełen refek, który wygląda jak fab folder bardzo napalonej nastolatki, która interesuje się rzeczami. Wspaniale. Tak. Jeżeli chodzi o plany na przyszły rok, to są dość spore i bardzo dużo planów tego roku na przyszły rok. Między innymi muszę skończyć trzecią część o Totosi, nad którą pracuję i ten COVID trochę poszargał mnie, dlatego trzecia część jest opóźniona. Mam jeden komiks, o którym niedługo zacznę mówić, którym jestem strasznie podjarana. I robię go we współpracy z pewnym scenarzystą komiksowym, ale to też ujawnię niedługo. Będzie krótki komiks, 26-stronicowy, w kwadracie, kolorze, trochę zahaczający o atmosferę baśni i baśniowe klimaty. Mam nadzieję, że wyjdzie fantastycznie, o tym też niedługo powiem. No, wyjdą, szósty numer Warchlaków wyjdzie w przyszłym roku. 6 lutego zamykamy nabór, więc jeżeli ktoś chciałby wziąć udział, to jeszcze ma trochę czasu. Zapraszam na fanpage Warchlaków po więcej informacji. Mam mniejsze projekty, które pewnie będę dłubać. Jest jeden duży, na którym mi bardzo, bardzo zależy. I jest to zaangażowana antologia komiksowa, która zbiera w sobie historię kobiet, które zdecydowały się na zabieg przerywania ciąży. I w tym dniu, w którym rozmawiamy troszkę wcześniej niż 25 grudnia, ruszył fanpage. Bardzo zapraszam Was do zajrzenia na ten fanpage, polubienia, poobserwowania, jak będzie się rozwijał projekt. Jest to antologia własnym głosem, herstory aborcyjne,
I w przyszłym roku, w styczniu, będziemy ruszać z kampanią na Kickstarterze, żeby uzbierać ten projekt. No to rzeczywiście dzieje się. Będzie tego dużo. Wow. No to super, nic tylko gratulować, bo no, chyba najgorsze, co może spotkać osobę twórczą, to jakiś zastój, a tutaj kurczę, cały czas jak słucham osób z Polski, to mimo tego, że no, mamy czasy, jakie mamy, jeśli chodzi o tą pandemię i tak dalej, to jednak rzeczy idą do przodu mimo wszystko i tego wypalania nie ma aż tak chyba dużo. Nie ma, ja tak ostatnio sobie przeliczyłam wszystko, co chciałabym zrobić. I tak sobie pomyślałam, że może za dekadę zrobię sobie wolne, takie wiesz, będę tylko patrzeć i kibicować, ale na razie póki mam energię, mam czas i potrafię go jakoś zagospodarować, jeszcze nie pęka mi kręgosłup, to dam z siebie wszystko. Życzę ci w takim razie, Marto, żeby właśnie tak było, żeby udało się dać to wszystko z siebie i nawet więcej niż zakładasz. Mam nadzieję, że będziesz aktywna twórczo jak najdłużej, cóż to by był za rynek polski bez twojego wkładu twórczego. Och, super, dziękuję, to było aż miłe. Marto, bardzo ci dziękuję za rozmowę, że poświęciłaś nam czas. No i cóż, mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie już niedługo w roku 2022 i swoją drogą wszystkiego najlepszego ci życzę. Wzajemnie, super, dziękuję pięknie i oczywiście wszystkim słuchaczom wesołych świąt i czytajcie polskie komiksy. Podpisuję się pod tymi słowami. Dzięki. Zbliża się koniec dzisiejszej audycji. Wszystkie rozmowy już mieliście okazję posłuchać. Zatem na sam koniec jeszcze raz chciałbym wam życzyć wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ten mijający rok nie był dla was zbyt brutalny, bo na pewno był ciężki dla większości z nas, a właściwie dla każdego i nie tylko w naszym kraju, ale i na świecie. Trzymam kciuki, że wejdziecie w rok 2022 silni, pełni optymizmu i po prostu, że będziemy się nadal słyszeć, będziemy się nadal widywać na festiwalach komiksowych i rozmawiać na temat naszego ulubionego hobby. Prosto z kadru życzę wszystkim osobom słuchającym wszystkiego najlepszego i mam nadzieję do usłyszenia za tydzień w roku 2022. Cześć! Mam mały problem z krzyżówką, mógłbyś mi pomóc? Dawaj. Na 6 liter postać Boba Kane'a i Billa Fingera. Batman. Pasuje, a słuchaj, rysownik Torgala. Grzegorz Rosiński. Skąd ty to wszystko wiesz? Słucham prosto z kadru. Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15:00.